Kończy się zgrupowanie w Wodzisławiu Śląskim. No i prosiłbym o takie podsumowanie tych 6 dni spędzonych na Śląsku. Skończyliśmy praktycznie, bo pakujemy się do autokaru. Podsumowanie, zaplanowana praca przede wszystkim została wykonana, mimo tego, że mieliśmy dzisiaj nieco problemów ze sparring partnerami. Udało nam się te jednostki treningowe odbyć. Chciałem obejrzeć dzisiaj młodzież na tle młodzieży z Karpat Lwów i bardziej doświadczonych zawodników na tle drugoligowego rywala. Jak mieliśmy możliwość wszyscy obejrzeć, spokojnie z tym chwaleniem młodzieży, spokojnie z tym głaskaniem, bo trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że gra w ekstraklasie to nie tylko marzenia i piękne buty kolorowe, ale to jest ciężka praca i umiejętności. A dzisiaj na tle moim zdaniem rówieśników z Ukrainy wcale nie wyglądaliśmy rewelacyjnie, wręcz przeciwnie, 40 minut. To była gra zupełnie pod dyktando Karpat, dlatego troszkę mnie to martwi, ale z drugiej strony mamy bardzo dobry materiał do analizy i chyba taką lekcję pokory, bo tu się nic nikomu nie należy, na swoją szansę trzeba zapracować. Ja spodziewam się dużo, dużo lepszej jakościowo gry, nie tylko walki, od piłkarzy, którzy mają szansę czy ogromne chęci, żeby w Ekstraklasie w tym roku występować. Ale w tym pierwszym meczu przeciwko Energetykowi ta gra wyglądała dobrze, tak jak zdążyliście już przyzwyczaić w tych poprzednich sparingach. Troszkę eksperymentowaliśmy z ustawieniem, bo dzisiaj pierwszy sparing w ustawieniu 3-4-3, też nowym dla zawodników i gra wysoka, agresywnym pressingiem, bardzo dużo piłek na połowie przeciwnika odzyskiwaliśmy. Rzeczywiście oglądało się to przyjemnie. Z drugiej strony drugi mecz jakby roller coaster. Byliśmy na górze po bardzo dobrym spotkaniu, natomiast po drugim meczu z Karpatami naprawdę ciężko jest kogokolwiek wyróżnić. Dawid Nowak zagrał 30 minut przeciwko Rybnikowi. No szybko, bo spodziewaliśmy się, że trochę dłużej potrwa przerwa Dawida, no nic tylko się cieszyć. Dokładnie, spuentował pan to, o czym wszyscy myślimy. Zdrowie Dawida jest najważniejsze, jeżeli mu dopisuje, widać jak ważnym elementem gry Krakowi w tym roku może być Dawid. Czyli on już wrócił do normalnych treningów z resztą zespołu? Tak, Dawid praktycznie cały obóz trenuje normalnie, za wyjątkiem jednego dnia, kiedy był na zabiegu w gabinetach. Dawid normalnie z pełnymi obciążeniami. Jak sam wspomina, dawno nie pamięta obozu, który przepracował cały, także ściskamy kciuki dalej za zdrowie Dawida. Jakie teraz plany na te najbliższe dni? Jutro jest dzień wolny, w poniedziałek spotykamy się po południu o godzinie 16. We wtorek mamy trening poranny, jemy wspólny obiad i jedziemy na mecz do Bełchatowa, który będzie taką klamrą spinającą ten najcięższy okres w tym okresie przygotowawczym.